Dzień dobry, ja się nazywam Małgorzata Pioszyk i dzisiaj opowiem o tym, jaką kompetencję potrzebujesz u siebie rozwijać po to, żeby podnieść swoją sprzedaż. Bardzo często właśnie słyszę takie pytania, a po czym ty poznajesz dobrego sprzedawcę? Skąd ty wiesz, że ktoś jest dobry w sprzedaży, a ktoś nie? Bo ludziom się często wydaje, że dobry sprzedawca to jest taki zagadywacz, to jest taka osoba, która bardzo, bardzo dużo mówi, która forsuje tą ofertę na klienta, no i klient w końcu kupuje, bo po prostu nie ma innego wyjścia. Ja nie do końca się z tym zgadzam, mam trochę odmienne zdania na ten temat. Otóż ja zawsze poznaję dobrego sprzedawcę, kiedy on jest z klientem i kiedy to klient, zwłaszcza na początku rozmowy sprzedażowej, kiedy to klient mówi, to klient tak naprawdę powinien mówić na samym początku, sprzedawca może mówić potem. Więc tak naprawdę po czym poznać dobrego sprzedawcę? Bo potrafi słuchać, a zatem kompetencja, którą umiejętność, którą potrzebujesz u siebie rozwijać, jeżeli chcesz być naprawdę dobry w tym, co robisz, to jest taka umiejętność aktywnego słuchania, umiejętność aktywnego, rzekłabym nawet uważnego słuchania, dlatego że ty potrzebujesz w 100% skupić się na twoim kliencie, co jest w obecnych czasach dosyć trudne, ponieważ mamy bardzo wiele rozpraszaczy, przeszkadzaczy. Tak naprawdę niewiele osób potrafi tak w 100% poświęcić swoją uwagę drugiej osobie, a to jest numer jeden zasada budowania relacji. Dlaczego tego potrzebujesz? Po to, żeby móc się wsłuchać twojego klienta, żeby poznać jego potrzeby, żeby potrafić zadać odpowiednie pytania, no i przede wszystkim też, żeby czasem usłyszeć to, co jest niewypowiedziane, albo też zobaczyć, co jest niewypowiedziane. No i to jest bardzo często to, gdzie tkwi ten problem, który ty jako sprzedawca masz rozwiązać, albo który twoja oferta powinna rozwiązać, bo jeżeli zdefiniujemy sprzedaż właśnie jako rozwiązywanie problemów klientów. Kiedyś Zig Ziglar powiedział coś takiego, że możesz mieć w życiu wszystko, co tylko chcesz, jeżeli tylko pomożesz odpowiednio dużej grupie ludzi uzyskać to, czego oni chcą. To jest właśnie definicja sprzedaży. Czyli rozwiązujemy problemy, no to tak naprawdę potrzebujesz najpierw te problemy poznać. Dlatego wsłuchuj się w twoich klientów, naucz się aktywnego słuchania. Czasem postaraj się też zobaczyć, usłyszeć to, co nie jest wypowiedziane i dopiero wówczas, kiedy tak naprawdę poznasz te potrzeby, kiedy poznasz problem, dowiesz się, co go boli, wtedy możesz zaproponować mu rozwiązanie. Nigdy wcześniej. To jest według mnie skuteczna sprzedaż. Mam nadzieję, że to było dla ciebie wartościowe. Jeżeli tak, to udostępnij to twoim znajomym, dla których to również może stanowić inspirację. No i widzimy się już w kolejnym tygodniu, w poniedziałek, w kolejnych wideo inspiracjach. Serdecznie dziękuję, do widzenia, życzę ci wspaniałego dnia i wielu, wielu sukcesów.